Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kolejny film z szamponikiem Neoxala 737. A dokładnie bieżące mycie felek. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda akcja 5 ml na litr wody, 10, 20, 30 i 40. A na końcu podsumuję, jak ja używam już do bieżącego właśnie mycia felek, jeżeli chodzi o ten szamponik.
Od czego by to zacząć? Słuchaj, 5 ml na litr wody średnio, ale 10 ml już jest rewelacja. 20 to jest ogień, 30 obłęd, 40 kosmos. Produkt nie lubi opon, to od razu mówię, jakie stężenie by nie było. Znaczy od 21 30 ml na litr wody, no jeszcze jak cię mogę, ale nie, odradzam. Tak naprawdę bieżące mycie felk, jeżeli masz zabezpieczone oczywiście, to 10 ml na litr wody. 1 do 100. I wystarczy. Wydajność mega. Mycie bardzo przyjemne. Od 20 ml na litr wody piana zaczyna robić się taka sucha właśnie. 30 też. 40 to już w ogóle kosmos. Dla mnie za sucha. Tak. Może być z piana, która jest za bardzo zbita. To ja wiem, że jak się fajnie pieni, to wcale nie do końca tak jest, bo wtedy brakuje poślizgu. Ona się tak jakby wysuszała. Idealnie jest 10 ml na litr wody. Takie mycie, słuchaj. Kolejna rzecz. Co chciałem powiedzieć? Mycie bezdotykowe odpada. W ogóle nie ma sensu. I teraz bardzo ważna kwestia. Jak masz możliwość i chcesz używać tego szamponu, to z atomizera spieniającego. Piana nie jest obfita, ale ona inaczej się kładzie. Z oprysku gdzieś ten produkt się jakby gubił. Ale jak zarzucisz właśnie z pianownicy, jest obłędnie. 1 do 40, nawet, przepraszam, 40 ml na litr wody nie zbiera zabezpieczenia. Produkt mega bezpieczny. A co mnie cieszy? Że myjąc cały czas tym szamponem, mam na bieżąco odetkane zabezpieczenie. No coś pięknego. Oczywiście sprawdziłem też pod kątem odtykania. Jak wiadomo, na Volvo siedzi powłoka FX-a i tam ta powłoka no niestety przytyka się maksymalnie. Wjechałem z tym szamponikiem i potrzebowałem 3 bodajże podejścia, żeby odetkać, można powiedzieć już wzorowo, 3. No niektórzy powiedzą, kurczę, 3. Lepiej 3 razy delikatnym niż raz takim killerem. Uwierz mi, że jest lepiej. Zdecydowanie. Czy produkt, czy ten szamponik do bieżącego mycia jest fajny, jest zajebisty. I ja osobiście już tylko nim lecę. Tak, tak. I to powiem Ci od jakiego czasu. No już wjechałem nim zimą. 2-1, 2-2. No i tak lecę, koniec zimy i nagrywam właśnie ten film, żeby mieć pewność co do domywania i co do, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zabezpieczenia. Czy jest bezpieczny? O może tak, dla zabezpieczenia na felgach. Jest bezpieczny, śmiało możesz go używać. Na chwilę obecną ja jadę tylko tym szamponem. Tak jak mówię, 10 ml na 1 litr wody i to jest wystarczające. I atomizer spieniający. No dobra, z mojej strony to wszystko. Po raz kolejny okazuje się, że ten szampon jest naprawdę fantastyczny. Następny film z tym szamponem to będę chciał Ci pokazać z pianownicy PA, co robi. Ale to w niedalekiej przyszłości. Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda odtykanie powłoki FX właśnie rozcieńczeniem 40 ml na 1 litr wody. Hej!